Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie wykonało pierwszy krok w stronę tzw. dekarbonizacji. Spółka ma już plan rozwoju modernizacji technologicznej i chce wykorzystać maksimum możliwości w tym zakresie. Pierwszy krok milowy, można powiedzieć, został zrobiony. Udało nam się zrobić to stosunkowo niewielkim kosztem, bo tak naprawdę ta modernizacja to jest, można powiedzieć, zaledwie kilkaset tysięcy, jeżeli weźmiemy wszystkie koszty pod uwagę. Jest to niezwykle niski koszt, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że osiągnęliśmy tak zwany status efektywnego systemu ciepłowniczego. To jest niezwykle ważne, bo do 2025 roku wszystkie przedsiębiorstwa ciepłownicze będą musiały taki status osiągnąć, dlatego też mamy często gości, żeby zobaczyć, jak to można zrobić dość tanim kosztem, bez angażowania znacznych środków finansowych, wykorzystując to, co dzisiaj mamy, czyli kotły dedykowane do spalania biomasy. Oczywiście to wymagało zaangażowania dodatkowego pracowników, dodatkowych umiejętności. Wszyscy się uczymy, cały czas się uczymy, analizujemy, jak można byłoby ten proces poprawić. I myślę, że to nam daje też taki handicap na przyszłość, bo chcielibyśmy, żeby to rozwiązanie było wykorzystywane szczytowo. Czyli chcemy 90% zapewnić sobie z biomasy, czyli zapewnić sobie z biomasy, z geotermii, z pomp ciepła, zarówno tych powietrznych, jak i gruntowych, ale te 10% tego maksimum, które zdarza się bardzo rzadko, zdarza się ewentualnie zimą, chcemy właśnie też wykorzystywać tą technologię, którą dziś przetestowaliśmy, sprawdziliśmy, czyli spalać w kotłach węglowych biomasę, żeby już dodatkowo nie inwestować w tego typu rozwiązania, czyli nie inwestować w kocioł dedykowany, tak zwany kocioł biomasowy. Jeżeli chodzi o kwestię dekarbonizacji, to stawiamy przede wszystkim na kogenerację biomasową. Były analizowane różne możliwości, łącznie z RDF-em, natomiast w związku z tym, że przepisy nie są do końca jasne, RDF ma być objęty uprawnieniami do emisji, cena RDF-u jest też niestabilna, nie wiemy, jak to będzie zachowywało się na rynku. Koszty inwestycyjne są ogromne, dlatego postawiliśmy na kogenerację biomasową. Ona jest bardziej przewidywalna, znacznie tańsza. Chcemy zamontować kocioł biomasowy wielopaliwowy, czyli taki, który nam pozwoli spalać i drewno, znaczy właściwie zrębkę drewną z tak zwanych odpadów tartaczych, bo taką dzisiaj spalamy w postaci pelletu, jak i słomę, która może być tak zwanym lokalnym paliwem. Mamy lokalnego wytwórcę urządzeń. Rolnicy mogą w powiecie wytwarzać taki brykiet. My możemy go spalać, czyli możemy spalać czy wytwarzać ciepło bardzo lokalnie, z bardzo lokalnego paliwa. To będzie wszystko w oczekiwaniu na geotermię, bo zakładamy, że ta inwestycja potrwa do około 2027 roku. Wszystko zależy od pozyskania zewnętrznych środków finansowych. Taki wniosek złożyliśmy, więc mam nadzieję, że zostanie on rozpatrzony pozytywnie, jak wszystkie pozostałe wnioski, które będziemy składali w przyszłości. Jeżeli chodzi o kwestię kolejną, to oczywiście czekamy na wynik geotermii. Jeśli ona okaże się pozytywna, to będziemy dalej procedowali, będziemy budowali ciepłownię geotermalną. Chcemy ją zakończyć w 2031 roku. Wówczas te ceny ciepła systemowego powinny znacznie spaść, co powinno zadowolić naszych użytkowników i powinno spowodować, że będziemy jeszcze bardziej konkurencyjni na rynku, niż jesteśmy dzisiaj. Do tego oczywiście zamontowanie pomp ciepła właśnie przy geotermii i pomp gruntowych na obydwu ciepłowniach spowoduje, że około 90% ciepła będziemy już wytwarzali wtedy z tak zwanych odnawialnych źródeł energii. Tak jak powiedziałem, to jest dla nas niezwykle ważne, bo będziemy spełniali wymogi, a z drugiej strony będziemy starali się być jak najtańsi w wytwarzaniu tej energii cieplnej. Poza tym na tego typu rozwiązania można pozyskać dofinansowanie, a dzięki temu, że staliśmy się efektywnym systemem ciepłowniczym, będziemy mogli ubiegać się bez problemu, czyli będziemy mieli ten handicap możliwości zabiegania o zewnętrzne środki finansowe. Jak powiedziałem wcześniej, szczytowo będziemy wykorzystywali to, co dzisiaj mamy, więc nie będziemy tego likwidowali, będziemy to wykorzystywali także w latach następnych. Założenie jest takie, że w 2039 powinniśmy to zrealizować. Chcielibyśmy oczywiście realizować to szybciej, zobaczymy, jak będą środki finansowe nam na to pozwalały. Im szybciej, tym efekt będzie oczywiście dla mieszkańców, dla użytkowników ciepła systemowego lepszy. Na ile jest możliwe obniżenie ceny ciepła systemowego dla samych mieszkańców? Odpowiedź budzi optymizm, choć należy do niej podchodzić z pewnym dystansem.
Założenie tak zwanej analizy dekarbonizacyjnej, która nasze zlecenie jest realizowana, no to założenie jest bardzo optymistyczne. Zakłada się, że ta cena powinna spaść nawet do 30%, 40% dzisiejszej wartości, dzisiejszego kosztu ciepła systemowego. Zobaczymy, jak będą rosły inne koszty, które dzisiaj nam są nieznane, jak będą rosły opłaty, bo dzisiaj na przykład wykorzystanie wód geotermalnych jest darmowe, ale pytanie, czy ono dalej zawsze będzie darmowe, tego nie wiemy. Jak będzie wyglądała kwestia kosztu biomasy? Dzisiaj ona jest dostępna. Być może, jeżeli jedyną biomasą okaże się tylko słoma, lokalna słoma, ta cena też będzie wyglądała nieco inaczej. Natomiast decyzje podejmujemy dzisiaj, wiemy to, co wiemy. I myślę, że to są najlepsze decyzje, które analizowaliśmy, które przeliczyliśmy, najbardziej korzystne przede wszystkim dla naszych użytkowników ciepła systemowego. Wydatki inwestycyjne związane z wprowadzeniem nowoczesnych technologii w PEC-u mają pochłonąć w ciągu najbliższych 15 lat około 220 milionów złotych.